ważnym elementem dekoracyjnym. Nawy boczne absyd są wypełnione malowidłami, to trosze już współczesnymi. Z prawej strony papież Jan Paweł II, z lewej strony kardynał Stefan Wyszyński. Natomiast patrząc na absydę, czyli tę część zamykającą tylną część prezbiterium, ona również wyznaczana jest przez cztery kondygnacje. Mianowicie ta dolna, podobnie jak w przypadku prezbiterium, ślepe arkady na kolumnach, czyli ten system łuków okrągłych, co jest charakterystyczne dla sztuki romańskiej, to już na pewno Państwo wiecie. Następnie dwie kondygnacje wyznaczają polichromy, czyli malowidła ścienne profesora Macieja Makarewicza. To był znakomity malarz, artysta, który stosował, operował wieloma technikami malarskimi, tworzył w Krakowie, był wieloletnim dziekanem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa wybranych dzieł twórczości Macieja Makarewicza gościła w Muzeum Saturn w maju bieżącego roku. Te polichromy wykonane w latach 63-68 przedstawiają sceny Ostatniej Wieczerzy i Męki Paskiej. Proszę również zwrócić uwagę na ostatnią kondygnację, zarówno absydy, jak i prezbiterium. Są to witraże, rozety. Rozety, czyli element dekoracyjny stylizowany na rozwinięty kształt róży. I witraże również zaczerpnięte ze stylu gotyckiego. W ogóle tylko z tolerancyjny. W wyniku tego okazu, jak gdyby restrykcje nałożone na naród polski po powstaniu styczniowym zaczynają trochę słabnąć. Między innymi jest wyrażona zgoda na zakładanie jakichś stowarzyszeń o charakterze religijnym, świeckim, społecznym. I w związku z tym na tej fali władze carskie chętniej zaczynały godzić się na wznawianie i budowy sakralnych, ale taka sytuacja szczególnie sprzyjająca dla tego typu przedsięwzięć to były lata 1905-1912. Myślę, że mieliśmy szczęście i doskonale w ten okres się wstrzeliliśmy. A to jest właśnie ten gotycki kościół, który zaczyna budować nad miastem od drugiej dekady XVI wieku, ostatecznie wyburzony w 1916 roku. Pojawia się również pytanie, dlaczego on został wyburzony, pomimo że już w 1916 roku nosił ogromne znamiona zabytku. Było to również związane z tym ukazem tolerancyjnym, jak większość historyków również uważa, mianowicie władze carskie wydając zezwolenie na wzniesienie takiej potężnej budowli, no nie mogły już zezwolić na to, żeby taka mnogość budowli sakralnych związanych z wyznaniem, które przecież było obce dla wyznania Imperium Rosyjskiego, była w znacznej mnogości. Proszę zwrócić uwagę, z kolei tutaj jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Mam bardzo dobry czas. I tutaj, nie wiem, jeszcze chcą co coś Państwo zapytać? Słuchamy. Poddawane ekspozycji, jeśli tak można rzec. Dlaczego w ogóle relikwie w naszym kościele są eksponowane do powszechnego kultu? To między innymi wynika z takiej dążności do podkreślenia znaczenia i godności naszej parafii, a jest to także takie świadectwo nawiązujące do odprawiania mszy świętych w okresie wczesnochrześcijańskim, kiedy odprawiane msze były na grobach męczenników. Jest to również wyraz wiary świętych obcowań. I to, co jest największą osobliwością naszej świątyni, to chrzcielnica. Jej podstawa stylizowana na kotwicę nosi znamiona współczesne. Natomiast ta część zasadnicza chrzcielnicy jest to po prostu tambur, czyli bęben wojenny. To jest największa osobliwość, nigdzie praktycznie nie spotykana w żadnym innym kościele. Ponieważ jeszcze mamy pięć pobyt.
przybyła w roku 1833. Dzisiaj pielgrzymi pielgrzymują na Święto Matki Bożej Częstochowskiej 25 sierpnia. Natomiast do Kalwarii Zebrzydowskiej udaliśmy się jako czeladzianie w roku 1850. Czyli te tradycje są długie, chlubne i tylko trzeba je kontynuować. Proszę wyjąć. Proszę zobaczyć obraz świętego Antoniego z Padwy, jak wspomniałam. Tutaj kardynał Stefan Wyszyński. I obraz z drugiej strony. Ale to już tam nie będzie. Nie, 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 nie